Witam, nazywam się Alicja, jestem korepetytorem z przedmiotów ekonomicznych. Mojej pomocy udzielam studentom różnych uczelni w całym kraju. Wystarczy ze mną skontaktować się drogą mailową, załączając konkretne zadanie, ale tylko z przedmiotów ilościowych. Nie pomagam na pewno przy zaliczeniach, przy egzaminach, przy kolokwiach. A dzisiaj chciałam Wam pokazać z matematyki finansowej sposób rozwiązania zadania, które tutaj mamy widoczną treść. Którego mam widoczną treść. Jaka jest średnioroczna dochodowość lokaty oprocentowanej 3%, skoro w pierwszym roku kapitalizowana była co miesiąc, w drugim co 2 miesiące, a w trzecim co kwartał? Zadanie jest o tyle nietypowe, że rzadko się z takimi spotykam, więc jak najbardziej ciekawe zadanie, które jest warte przedstawienia. Polega ono na tym, że mamy niby tylko oprocentowanie 3%, jakiś okres 3 lat, ale w każdym z tych lat, czyli co roku, zmienia się kapitalizacja. Raz jest co miesiąc, czyli jest miesięczna, potem jest kapitalizacja co 2 miesiące, a w trzecim jeszcze inna, bo co kwartał. I to nie jest kwestia, że w każdym roku 3% to 3% jest warte, a trzeba uwzględnić właśnie to, że jest kapitalizacja, czyli jakby to naliczanie wartości pieniądza następuje częściej niż co roku. Oznacza to tyle, że im częstsza jest kapitalizacja niż co rok, to wtedy te nasze nominalne 3%, czyli takie, jakie oferuje nam bank, nie jest warte 3%, a nawet więcej. Oczywiście nie wiadomo, że 3, czy 4, czy 5%, ale jakieś tam ułamki tych 3% na pewno są wyższe. O ileś tam więcej będzie. I teraz musimy na początek umieć wypisać ze zrozumieniem to, powiedzmy, ten kompendium tego, co potrzebujemy wiedzieć z tego zadania, że mamy 3 lata, że mamy różną kapitalizację co roku, zmienną, raz co miesiąc, potem co 2 miesiące, a potem jest co kwartał. Pytanie brzmi, jaka jest średnia roczna z tych 3 lat? I nominalnie my mamy 3% w skali roku, ale trzeba uwzględnić informację, która jest podana w treści zadania, że jest to kapitalizacja co miesiąc, co 2 miesiące, co kwartał. Czyli mamy zmienną kapitalizację. I tak jak tu mamy napisane, trzeba policzyć 3 stopy procentowe efektywne i policzyć z nich średnią. Dlaczego efektywne? Bo one uwzględniają tą częstotliwość kapitalizacji, która jest w treści zadania. I dalej idąc, musimy sobie zrozumieć, czy powiedzmy wyjaśnić, że ta stopa efektywna jest, ma tutaj zastosowanie, bo uwzględniamy liczbę kapitalizacji. Jest informacja, oczywiście, że to jest inaczej roczny czynnik oprocentowania minus 1, czyli ile efektywnie, faktycznie zarabiamy, uwzględniając kapitalizację. No i ta prosta zasada, że im częściej następuje kapitalizacja, czyli waloryzujemy nasz wkład początkowy, czyli na przykład taką lokatę bankową, jak tu widzimy, tym więcej realnie możemy zarobić na tej lokacie. No najbardziej efektywna jest kapitalizacja codzienna z tych lokat bankowych, jakie obecnie banki nam oferują, ale jest to dość rzadkie i trudne, że tak powiem, do codziennego pilnowania, ale faktycznie w skali roku najwięcej można zarobić na lokacie dziennej, najmniej na lokacie rocznej. I teraz jest taka informacja, żeby aby porównać te efektywności kilku lokat, najlepiej obliczyć dla każdej z nich stopę efektywną. Ona nie tylko, tak jak mówiłam, oprocentowanie ile wynosi, ale ta kapitalizacja. To jest taka, że tak powiem, informacja, żeby sobie cokolwiek przypomnieć z teorii. No i wzór, jak znamy, RF to jest 1 plus R przez M do M tej minus 1. I po pierwsze analizujemy sobie nasz pierwszy rok. W pierwszym roku kapitalizacja jest co miesiąc, czyli M. Liczba tych kapitalizacji w ciągu roku to jest 12. Stopa procentowa ciągle jest tutaj uwzględniona jako 3%, dlatego po podstawieniu do wzoru, tutaj mamy wyraźnie to podpisane, wychodzi nam 3,042%. W kolejnych latach, czyli tutaj jak widzimy kapitalizacja co 2 miesiące, w drugim roku wynik jest już trochę już mniejszy, bo to jest trochę rzadsza kapitalizacja.
organizacja. Też około 3%, ale nawet powyżej 3, ale jest troszeczkę mniej niż w pierwszym roku, bo rzadsza kapitalizacja. W trzecim roku kapitalizacja jest co kwartał, czyli co nie dwa, tylko co, po prostu co kwartał, to już tam nie akurat literówka w treści tego zadania, ale generalnie jest to podstawione, obliczone prawidłowo. I teraz, jeżeli pytanie brzmiało, jaka jest średnioroczna dochodowość takiej lokaty, no to liczymy dosłownie średnio arytmetyczną i liczymy w ten sposób, że dodajemy do siebie te trzy średnie. I teraz te trzy stopy procentowe do siebie dodajemy, liczymy z nich średnią i ten wynik, który otrzymujemy, jest to nasz średni dochód, jaki zarabiamy w ciągu jednego roku w skali tych 3 lat. A więc w tym momencie trzeba tylko zapamiętać jeden element, że w zadaniu nie uwzględniono podatku dochodowego, bo oczywiście tutaj mamy do czynienia z lokatą bankową i powinien być uwzględniony podatek 19% w skali roku, ale w tym zadaniu nie zostało to uwzględnione. Nie każdy wykładowca ćwiczeniowiec wymagałby tego od osoby rozwiązującej to zadanie, więc ja tutaj tego elementu nie uwzględniłam, to kwestia jest naprawdę, mówię, dyskusyjna. Także na ten czas ja kończę omawianie tego zadania i jeżeli potrzebujecie jakiejś ode mnie pomocy, jak najbardziej piszcie do mnie na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Załączajcie od razu zadania. Możecie też skorzystać z adresu znajdującego się na stronie internetowej www.zadaniaprojekty.pl. Ja jak najbardziej odpiszę, gdy tylko będę miała możliwość. Także życzę owocnej nauki i zapraszam do oglądania moich filmów na YouTube.